I witajcie serdecznie na kanale GWW15. Na tym kanale zajmuję się różnymi dziwnymi pomysłami różnych ludzi, którzy mają ciekawe pomysły na to, jak wygląda Ziemia. Kiedyś tam omawiałem wklęsłą Ziemię, teraz niedawno zająłem się płaską Ziemią i ostatnio, w ostatnim filmie rozpocząłem taki cykl, jak oni ściemniają, który będzie pokazywał, na czym polegają przekłamania, na czym polegają kłamstwa, ściemy, manipulacje ludzi, którzy mówią o płaskiej Ziemi, którzy pokazują filmy o płaskiej Ziemi, które te filmy robią. W tym odcinku miałem zająć się promieniami słonecznymi, to jest część druga tego właśnie cyklu, jak oni ściemniają, odcinek 14, krzywizny umysłu, promienie zmierzchowe, bo to właśnie o nich będzie tutaj mowa, tak się one nazywają. Jak sama nazwa mówi, one powinny być widoczne o zmierzchu i niekoniecznie o zmierzchu, również w innych parach dniach, ale przeważnie, najczęściej możemy zobaczyć je wtedy, kiedy słońce już oddali się bardzo mocno pod horyzont i tam stamtąd wysyła takie już czerwonawe promienie. Wygląda to bardzo pięknie, ale jednocześnie wygląda to bardzo sugestywnie. Mianowicie sugeruje to, że słońce może znajdować się blisko. To, że tak jest, udowadnia taki człowiek, Pibrane się pisze, czy mówi się Pibrane, nie wiem. W każdym razie on i nie tylko on, ale wszyscy ludzie, którzy głoszą o płaskiej Ziemi, często powołują się na te promienie i sugerują, że to dowodzi, że te słońce jest blisko, że to tylko te słońce blisko może pokazywać takie promienie, że inna możliwość, inna opcja jest wykluczona. Ten Pibrane został przetłumaczony na kanale RKD, zrobił tłumaczenie polskie, dzięki temu wiem, co tam jest, co tam piszczy w tym filmie i dzięki temu wiem, na czym polegać będą tam ściemy, jak oni ściemniają. A więc właśnie zapraszam tutaj do obejrzenia tego filmu. Co ten człowiek wymyślił od tego bliskiego słońca, że te słońce jest takie bliskie? Ano wymyślił, że zrobił takie doświadczenie, że wziął taki, wyciął z kartonu takie coś, imitacja chmury i przybliżył to do tego źródła światła i kiedy przybliża to do źródła światła, to widać, że te promienie się tak rozchodzą. Właśnie taki mamy efekt mniej więcej jak na tych chmurach, jak przy tych promieniach zmierzchowych. Widać, że zachodzi to samo, tak? I to bardzo mocno tutaj podkreśla ten człowiek. Pokazuje też, że gdyby słońce było daleko, tak jak nas kłamliwie uczą, jak kłamliwie nas uczy Wikipedia, to te promienie biegłyby równolegle. I również pokazuje to przy pomocy takiego właśnie kartonu, oddalając ten karton na znaczną odległość i oświetlając je światłem, które pada ze słońca, a więc z bardzo odległego źródła. No i rzeczywiście widać tutaj nawet na tym obrazku, tak jest. Tutaj mamy takie rozchodzenie się promieni, tutaj mamy takie zjawisko, że te promienie lecą równolegle. Co ciekawe, ten gościu mówi, że Wikipedia wyjaśnia, że właśnie promienie lecą równolegle i że to zjawisko, które widzimy, te promienie zmierzchowe, właśnie wynika z tego równoległego przebiegu tych promieni. Prawda? Zobaczmy, że bardzo ciekawa sprawa, bo on o tym mówi, on o tym wie, natomiast jakby zamiast najpierw to obalić, to najpierw pokazuje swoje doświadczenie, które jest bardzo sugestywne i powiem wam, że kiedy ja pierwszy raz zetknąłem się z tego typu filmami, z takimi argumentami, to naprawdę mocno to na mnie podziałało i bardzo mocno się nad tym zastanawiałem, o co tu chodzi w tym wszystkim, dlaczego widzimy takie te promienie. No i teraz pytanie. Czy te promienie, które widział prawie chyba każdy na własne oczy, dowodzą, że Ziemia jest płaska i że Słońce jest blisko i że jest małe? Bo według tego gościa właśnie tego dowodzą. On tutaj pokazywał to doświadczenie i z tego doświadczenia wynika mu, że właśnie tego dowodzą. Tutaj w którymś momencie on mówi, że definitywnie to dowodzi. Tu jest taka plansza. To, co tam zrobił, definitywnie dowodzi, że model płaskiej Ziemi jest prawdziwy, a Słońce jest niewielkie i blisko położone. Nie zajął się nawet tym, co Wikipedia mówi i nie zbadał najpierw tego tematu,
Natomiast od razu stwierdził, że model płaskiej Ziemi jest prawdziwy. No, tak się robi, jeżeli chce się wywrzeć nacisk na czyjś umysł. Wmawia się mu, że coś jest prawdą, chociaż tak naprawdę jeszcze się dobrze tego nie udowodniło. Postanowiłem zrobić coś takiego w Blenderze, takiego jak on zrobił. Postanowiłem zrobić to w programie do grafiki 3D, który ma zadanie imitować rzeczywistość, tą, którą żyjemy, ten realny świat. Zobaczcie, obniża się tutaj źródło światła i od razu, jak jest nisko już tego kartonu, to te promienie się rozchodzą. A więc jest identycznie jak u tego gościa na tym filmie. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, żeby zobaczyć, czy Blender skutecznie imituje tą rzeczywistość, tak? Czy mogę temu Blenderowi zaufać? Jeżeli zrobię jakieś inne doświadczenie, jakąś inną symulację, to czy mogę mniej więcej chociaż ja w jakiejś takiej mierze na niej polegać na tym programie, tak? Czy on mi pokazuje rzeczywistość taką, jaką mogę zaobserwować w realnym świecie? Tu się ładnie wszystko świeci, promienie się rozchodzą, zatem wszystko jest pięknie cacy. I słuchajcie, po tym jak on już definitywnie dowodzi tego, że te słońce jest blisko, że płaska Ziemia jest prawdziwa i tak dalej, dopiero zabiera się za próbę obalenia tego, co twierdzi Wikipedia. Według Wikipedii taka właśnie poświata słoneczna, te promienie zmierzchowe wynikają z przebiegu równoległych promieni słonecznych. Tutaj pokazuje bardzo sugestywny rysunek. Pokazuje wielkie słońce i następnie pokazuje, że nie widzimy takiego wielkiego blasku, jaki powinniśmy widzieć, takich równoległych jakby promieni przebijających się przez chmury, tak? Jeśli słońce jest takie wielkie, no to coś takiego powinniśmy widzieć. To jest już pierwszy przekręt, pierwsza ściema. Jak oni ściemniają? Właśnie to już jest pierwsza ściema, ale zanim jeszcze dokładnie wytłumaczę, na czym ona polega, może już niektórzy tutaj wiecie, to ten obrazek jest ściemą, ale tu jeszcze nie jest jeszcze to tak perfidne. Przejdźmy troszeczkę dalej. Tutaj pokazuję podobny taki obrazek. Po wcześniejszym pokazaniu właśnie korytarza, torów, pokazuje taki obrazek i pokazuje te promienie jakby takie właśnie z góry padające, tak? Tak jak tutaj. I tutaj mówi tak. Słońce, a szczególnie słońce, które pada z góry, będzie padało prosto, będzie bombardować nas wielkimi, pionowymi, równolegle padającymi promieniami. Jednak tego my nie widzimy. Nigdy. A więc to, co teraz udowadniam, czyli twierdzenie, że poświata słoneczna jest skutkiem działania perspektywy, jest nieprawdziwa. Jest to niemożliwe, ponieważ perspektywa nigdy nie sprawi, że linie i płaszczyzny, które są do siebie równoległe i prostopadłe do patrzącego, czyli jego osi Z, będą się schodzić, rozchodzić czy odchylać. I tu właśnie pokazał, o co mu chodzi, tak? Bo dorysował takie proste, czyli tu zasugerował, że słońce, które pada z góry, nigdy nie będzie tak pochylać tych linii, tak? One będą zawsze prostopadle padać do tej osi Z, czyli do tych torów. Zatem działanie perspektywy jako wyjaśnienie tego zjawiska jest nieskuteczne. To, co widzimy, to są promienie, które biegną od Słońca, emitującego promienie we wszystkich kierunkach. Zatem promienie powinny być olbrzymie, a samo Słońce małe. To nam mówi, że Słońce w rzeczywistości jest blisko. Według Wikipedii promienie Słońca są w rzeczywistości równoległymi liniami, ale nie widzimy ich w ten sposób z powodu perspektywy. Perspektywa powoduje, że promienie rozchodzą się. Spójrzcie teraz na ten rysunek. Dołożyłem tu równoległe promienie, a więc to się właśnie tutaj dzieje. Według Wikipedii promienie są naprawdę równoległe i byłyby równoległe, gdyby pochodziły od Słońca o średnicy 1 milion mil. Ale to jest właśnie to, co nasze oko robi z perspektywą, pochylają. Wikipedia mówi, że naprawdę promienie padają pionowo i równolegle do siebie, a nasze oczy pochylają je w ten sposób. I tutaj jeszcze robi takie prześmiewcze troszeczkę rysunki, a więc dlaczego perspektywa nie działa w ten sposób na te supy telewizyjne, nie pochyla je w ten sposób? Dlaczego nie działa na te budynki i nie pochyla je w ten sposób? Prawda? Bardzo, bardzo sugestywne to wszystko. Ale zobaczcie, jakim on potokiem słów nas zalał, jakim on potokiem jakichś takich myśli nas przygniótł jako widza. Zrobił to, myślę, celowo, ponieważ w tej zwale wiedzy, którą nam zwalił na głowę, ukrył coś, co nie jest prawdą. Cofnijmy się. W 5 minucie i 13 sekundzie. Odtąd zaczyna się ściema
kłamstwo, manipulacja, która potem już cały czas jest powtarzana. Na czym polega ta manipulacja? Na czym polega to kłamstwo? Otóż tu słońce, które pada z góry, będzie padało prosto. Będzie nas bombardowało wielkimi, pionowymi, równolegle padającymi liniami. Trzy razy tutaj zasugerował, że słońce, kiedy właśnie widzimy te promienie, pada na nas z góry. Jest to kłamstwo, jest to nieprawda, jest to manipulacja, ponieważ wtedy, kiedy my widzimy te promienie zwierzchowe, nie mamy słońca nad głową. Natomiast to, co on tu pisze, musiałoby się dziać tylko na równiku lub ewentualnie między zwrotnikiem raka lub koziorożca o 12 w dzień, w odpowiadające im dni, pory roku, kiedy słońce tam mają nad głową. To wtedy tak. Wtedy to, co on tu pisze, jest prawdą. Natomiast w każdej innej chwili jest to nieprawdą, jest to manipulacją, ponieważ słońce nie pada na nas prosto z góry. Pada z góry pod jakimś kątem, nie prosto. Natomiast równoległymi promieniami tak. Mało tego, on tutaj sugeruje, że to Wikipedia tak mówi. Zobaczcie, w 7 minucie 40 sekundzie Wikipedia mówi, że naprawdę promienie padają pionowo i równolegle do siebie. No, to jest ewidentne kłamstwo. Założę się, że Wikipedia tak nie mówi, a na pewno nie mówi tam przy okazji tych promieni, że te promienie padają prostopadle. One prostopadle do Ziemi nie padają. No to tak na przykład to, co tutaj narysował te promienie, to nie będzie tam słońce, które by sugerowało w innych tutaj rysunkach, bo tutaj, tylko będzie słońce gdzie? Nad głową. Wtedy będą padały tam takie promienie. No to jest właśnie to wielkie kłamstwo, ta wielka ściema, którą tutaj udowadnia, że jest to wynik właśnie bliskości słońca, a nie perspektywy. No może powiecie, no dobrze, no zdarzyło mu się, może się przejęzyczył, może ten, no ale on się przejęzycza tutaj co chwilę już. Co chwilę mówi o tym samym. Co chwilę propaguje ten pogląd, że słońce na nas pada z góry prosto, więc to jest manipulacja, to jest kłamstwo w tym filmie. Uważajcie, to właśnie tak ściemniają. To jeśli chodzi tutaj o to, ale to nie jedyne manipulacje, nie jedyne kłamstwo w tym filmie. Natomiast teraz warto by się zająć tym, czy rzeczywiście słońce jest blisko nas i jak to sprawdzić. Otóż słuchajcie, zobaczcie, mam takie zdjęcie, grafikę bardziej, i tu drugie takie, taką grafikę. Zobaczcie, jest podobna, widzicie jakieś różnice? Zobaczcie, że na pierwszy rzut oka te różnice bardzo trudno dostrzec. Bardzo podobnie to wygląda, tak? Tutaj taka grafika i taka grafika. Tu promienie się rozchodzą z chmur i tu widzimy, jakby też się rozchodziły z chmur. Czym się to różni? Jak znaleźć tą różnicę? Jedno z tych grafik przedstawiam ten pogląd Wikipedii w rzeczywistości 3D, którą zrobiłem w Blenderze. Za chwilę tutaj wam pokażę. Natomiast jedna pokazuje rzeczywistość, którą zrobił ten człowiek tym doświadczeniem na początku tego filmu. Jak rozstrzygnąć, która prawda jest prawdziwsza? Czy ta, o której on mówi, czy ta, o której mówi Wikipedia i mówi oficjalna nauka? Jak? No drodzy, nie da się tego zrobić, siedząc w domu i patrzeć na filmy. Chyba że zaufacie mi na tyle, mniej więcej to, co można zrobić sobie naprawdę w realu, zrobiłem w Blenderze. Tutaj przygotowałem takiego henia. Najpierw puszczę go pod tę chmurę, którą przygotował ten gościu na początku tego filmu, a więc przy założeniu, że słońce jest nisko, i zobaczcie, co się będzie działo. Jeżeli słońce rzeczywiście będzie nisko, tak jak oni sugerują ci ludzie od tej płaskiej ziemi. Zwróciliśmy tam na pewno uwagę, że na tamtym doświadczeniu te słońce, te źródło światła było bardzo blisko tego kartonu i właśnie tutaj mamy do czynienia mniej więcej z tym samym, że słońce czy źródło światła jest blisko tego talerza z tymi dziurami. Widzimy, że tu sobie Hen chodzi i zawsze, kiedy on dojdzie do jakiegoś momentu, do jakiegoś promienia, musi się odwrócić, musi podnieść wzrok, tak jak te promienie tutaj pokazują. Zobaczmy teraz ten drugi obrazek, źródło drugiego obrazku, i zobaczcie, tutaj jest to, co mówi Wikipedia, że to
dalekie jest Słońce, które rzuca równoległymi liniami do nas i teraz pada pod jakimś takim kątem. I zobaczcie, co się dzieje z Heniem. Heniu idzie od jednego promienia, tu trochę przyciemniłem te promienie, zmniejszyłem ich jasność, żeby Heniowi nie popaliło oczu. I zobaczcie, że Heniu idzie i nawet się nie odwraca, nawet nie zmienia za bardzo kierunku patrzenia i cały czas widzi promienie Słońca. Promienie Słońca, które przechodzą przez te dziury w tym krążku, czy też w chmurach, które te dziury nasuwają się w momencie, kiedy Heniu pokona jakąś odległość. Przesuwają się i nasuwa się ten promień tego Słońca. I teraz pytanie, jaka jest rzeczywistość? Jak myślicie? To jest zadanie domowe. Idźcie pod las, jak zobaczycie kiedyś taki jest ten i zobaczcie, czy będziecie musieli zmienić kąt patrzenia. Zauważcie, że kiedy jedziecie samochodem, jedziecie rowerem, jedziecie na pieszo, lecicie samolotem, Słońce w miarę jak się przesuwacie, nie zmienia swojego położenia. Zawsze patrzycie pod takim samym kątem, zawsze w tym samym kierunku. To dowodzi, że Słońce jest daleko. Nie te promienie, które tutaj tak z chmur powstają, tylko właśnie to, że te Słońce nie zmienia położenia, kiedy my położenie zmieniamy. I wchodzimy w te promienie w ten sposób, że przesuwa się to, co jest niżej niż Słońce i nasuwa się na dziurą, na to miejsce, gdzie my tam patrzymy, tak? A więc tworzy się jakby takie połączenie naszych oczu ze Słońcem, z promieniami Słońca. Tak działa rzeczywistość, tak działa ten realny świat, a więc zobaczmy, że ten gościu wcale nie dowiódł tego, że Ziemia jest płaska i że to Słońce jest blisko. Powiedział, że definitywnie, tak? I cały czas to wałkuje. Pokazuje też tutaj dalej takie zdjęcie, taką grafikę lampy i też mówi właśnie, że ta lampa taki prześmiewczy, taki ton znowu włączył, oni tak lubią, i mówi, że no przecież ta lampa nie jest 90 milionów mil od nas, tak? A zachodzi taki sam efekt. Nie jest, ale zauważcie, że to, co pokazywałem, jeśli chodzi o Henia, tu pokażę wam jeszcze raz tą animację. Zobaczcie, że te Słońce, które jest oddalone od Henia, które rzucało te równoległe promienie, wcale daleko od tego Henia się nie znajduje. Zobaczcie, gdzieś mniej więcej, powiedzmy, 2-3 razy dalej niż ta długość tego kwadratu, po którym Heniu chodzi, więc to nie jest dużo, to nie jest daleko. Natomiast tutaj mamy też lampę i teraz idźcie, wyjdźcie przed dom, wyjdźcie na dwór. Przypatrzcie się, co się dzieje, kiedy idziecie pod lampą i wchodzicie w te cienie. To nie lampa się przesuwa, ona się przesuwa, owszem, ale niedużo. Natomiast to, co najbardziej się przesuwa, co najbardziej daje te cienie, czy też te promyki tej lampy, to właśnie to, że te liście, czy też te gałązki, które mamy nad głową, przesuwają się i tworzą takie prześwity. Dokładnie tak ma miejsce z sytuacją w chmurach. I zobaczcie, że Słońce tutaj nie musi być wcale daleko, czy ta lampa nie musi być wcale daleko. Wystarczy, że jest trochę dalej, powiedzmy 2-3 razy dalej, niż te gałązki, które rzucają ten cień. Rozumiecie, na czym polegają ściemy tych ludzi, którzy głoszą tą płaską Ziemię? Otóż oni liczą na to, że ty nie wyjdziesz, nie sprawdzisz ich. Oni liczą na to, że ty zobaczysz zdjęcie, jakie fajnie pokażą, jakąś grafikę, rzucą jakimś tekstem jeszcze troszeczkę prześmiewczym i ty na to się dasz złapać. Oni na to liczą, ale to nie jest prawda. Bo jeżeli zetkniesz to z rzeczywistością, to się wszystko rozpada. Tu co prawda użyłem programu do grafiki 3D. Zauważcie, że oni takich programów nie używają, ponieważ gdyby oni używali takich programów, oni pokazują troszkę takie jakby 3D, ale to jest takie pseudo 3D, zrobione w programach do grafiki 2D. Natomiast dlaczego tak to stosują? Ponieważ gdyby zastosowali program taki jak Blender, to nie mogliby pokazać tego, co chcą udowodnić. Bo oni chcą udowodnić istnienie świata, który nie istnieje.
Jeszcze na koniec, zamykając ten temat słońca i tych promieni, zobaczcie, że tu zrobiłem taką animację, to była w sumie pierwsza animacja, i takiego henia umieściłem na ziemi i zobaczcie, że on jest w Afryce i słońce prosto mu na głowę pada. Wtedy zobaczcie, co on widzi. On widzi właśnie takie promienie równoległe, padające prostopadle, nic się tam nie zgina, nic się tam nie przegina. Ale zobaczcie, jak włączę tą ziemię i jak ona będzie już się obracać i będzie dążyć do zachodu. Zobaczcie, co się będzie działo z tymi promieniami. Te promienie tego słońca, mimo że były prostopadłe, mimo że są prostopadłe do miejsca, kiedy hen jest o 12, to potem w miarę jak się to przesuwa, te promienie ulegają takiemu właśnie zwężeniu, takiemu strójkątnieniu. Jeszcze jest ciekawa rzecz, o której zapomniałem wcześniej powiedzieć, pokażę wam tutaj na tej animacji. Kiedy heniu podejdzie już sobie pod, no dalej sobie tam podejdzie i odwróci się do tyłem do tego słońca i jakimś cudem, akurat u henia to nie ma problemu, bo te promienie są stałe, ale w rzeczywistości jest bardzo trudno to zobaczyć. Odwróci się, to zobaczmy, co tu widzi. Widzi promienie, które nazywają się promieniami antyzmierzchowymi. Zauważcie, że te promienie wyglądają tak, jakby się zbiegały w dół. I co ciekawe jeszcze, co najśmieszniejsze, ten gościu, który powoływał się na Wikipedię, w ogóle olał to, że tam takie zdjęcie jest na tej Wikipedii. I pokazuje właśnie to dokładnie, udowadnia, wyjaśnia to, że to zdjęcie, że mamy do czynienia z równolegle padającymi promieniami. Chociaż wyglądają jakby, no wyglądają rzeczywiście jakby było to słońce nisko, natomiast tak nie jest. Co jeszcze tutaj ten gościu próbuje uzasadnić? On tutaj uzasadnia, że słońce, że powinno zrzucać taki wielki promień i że te promienie powinny padać jakby z każdej strony, wszędzie powinny oświetlać, a tak nie jest, tylko właśnie takie są, o, takie pojedyncze promienie i to według niego dowodzi, że słońce jest blisko i jest małe. Jest to kłamstwo. Dlaczego? Dlatego, że te promienie, ten wielki promień, który biegnie do nas ze słońca, jest rzeczywiście wielki i widać go tutaj wszędzie. Wszystkie te promienie, które tu widzimy, są tak naprawdę jednym wielkim promieniem, który pada ze słońca, a przesłonięty jest ten promień przez chmury. Czy naprawdę tak trudno to zrozumieć? Czy naprawdę nie rozumiecie, jak ten gościu tutaj kłamie, oszukuje? Tu pokazuje zdjęcie, no to jest sugestywne znowu zdjęcie. Sugeruje, że te pojedyncze promienie lecą ze słońca, ale tak nie jest. Pokazuje to w następnym zdjęciu, gdzie słońce jest nad chmurami. Zwróćcie uwagę, że wszędzie wszystkie chmury oświetlone są tym słońcem. Albo tutaj chociażby. To, co widzimy, jest jeden wielki promień, który uderza wszędzie, w każdym miejscu, w którym widzimy, które możemy dostrzec okiem. I słuchajcie, jak każda ściema na końcu, okazuje się, że ta ściema ma pewien problem. Jaki to problem? Otóż taki to problem, że no tutaj się coś rozjeżdżać zaczyna, ponieważ tutaj coś się nie zgadza. Co takiego? Nie widzimy perspektywy w stosunku do słońca, gdy podróżujemy po płaskiej ziemi. Nie widzimy tego. Dlaczego nie widzimy tego? Dlaczego ta perspektywa nie działa w stosunku do słońca? Przy zwykłej perspektywie widzimy pociąg odjeżdżający po torach, który robi się coraz mniejszy, aż w końcu znika. Jednak słońce jest inne, ponieważ słońce mamy wysoko nad głową i w tej sytuacji jego rozmiar został już zredukowany. Minut tłumaczył, wyjaśniał cały czas, że słońce jest blisko, jest małe. A tu nagle już teraz nie pasuje to do jego opowieści, że jest małe i że jest nisko, więc dlaczego? No bo się nie zmienia, nie zmniejsza swojego rozmiaru. Słońce pomimo swego ruchu równoległego do Ziemi, odbywającego się na wiele wyższej płaszczyźnie, wysoko w górze jego rozmiar jest już optycznie zredukowany, a więc gdy oddala się od nas, podążając po liniach zbieżności w dół, wydaje się być stale tej samej wielkości, ponieważ oddalanie i jednoczesne obniżanie się równoważą się wzajemnie. Tu jest kłamstwo. Kłamstwo polega na tym, że Słońce, które oddala się od nas, nie wydaje się być tej samej wielkości. Wydaje się być większe. Dlaczego? Ponieważ Słońce nie wydaje się być tej samej wielkości, tylko jest tej samej wielkości. Natomiast w naszym mózgu, ja to tłumaczyłem w którymś filmie, swoim poprzednim, że nasz mózg ma te linie równoległe takie i
on działa w takich kategoriach. On widzi, że Słońce się przemieszcza, natomiast powinno się zmniejszać zgodnie z tymi liniami, natomiast się nie zmniejsza. No i ten gościu tutaj udowadnia również, że Słońce, jeżeli były, rzeczywiście się oddalało po tych liniach, a na płaskiej Ziemi i bliskim Słońcu i jeszcze małym musiałoby się tak oddalać, bo to przecież cała koncepcja tego wymaga, tej płaskiej Ziemi, niestety musiało również by się zmniejszać tak jak te linie. Tutaj, żeby wyjaśnić jeszcze bardziej to, co tu zachodzi, pokazuje latawiec. Słuchajcie, ten latawiec to jest chyba w ogóle według mnie test na inteligencję, ponieważ mówi coś takiego. Mamy latawiec wysoko w górze, będzie miał określoną wielkość. Jeśli zacznie pikować w dół, tak jak pozwala mu na to sznurek, który go trzyma, spadnie daleko od nas, ale rozmiar jego będzie pozostawał optycznie niezmieniony. Co o tym sądzicie? Na czym polega tutaj test na inteligencję? Po prostu gościu zakpił z widzów. Zakpił z ich inteligencji. Bo on tu porównał to do Słońca, tak? Że Słońce też się obniża, no latawiec też się obniża. No i Słońce nie zmieniło swojego rozmiaru, no latawiec też nie zmienił. Tylko jest jeden szkopuł. Latawiec nie zmienia też odległości od nas, ponieważ może oddalić się od nas tylko tak, jak pozwala mu na to sznurek, który go trzyma. Więc nie spadnie na pewno daleko dalej od nas, niż to, kiedy jest nad naszą głową. Tak oni ściemniają. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam to, te promienie, jak to działa. Czy to dowodzi, że mieszkamy na kulistej Ziemi, że Słońce jest bardzo daleko, te 150 milionów kilometrów i że ma wiele, wiele milionów kilometrów średnicy? Nie, moi drodzy, nie. To nic takiego nie dowodzi, ponieważ właśnie na płaskiej Ziemi również musiałyby zachodzić takie sprawy właśnie jak ta perspektywa, jak te promienie Słońca, które właśnie prześwitują przez chmury, musiałyby również zachodzić na płaskiej Ziemi. Dlaczego? Dlatego, że na płaskiej Ziemi, według tych ludzi od płaskiej Ziemi, Słońce jest 5000 km od nas. A więc to jest 1000 dalej niż chmury. Pochodźcie sobie w nocy pod latarniami, zobaczcie, jak będą drzewa niżej. To zobaczcie, że one dużo dalej nie są niż te drzewa, natomiast już ten efekt zachodzi niżej. A co dopiero, jak będzie 1000 razy dalej, tak jak na płaskiej Ziemi. Natomiast co tutaj jest wskazówką na to, że jednak te Słońce jest daleko? Otóż to właśnie, że nie zmienia swojego rozmiaru. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jest bardzo, bardzo daleko, te 150 milionów kilometrów, więc jeżeli wykonamy tutaj ruch o te kilka tysięcy kilometrów nawet i nawet te kilka tysięcy kilometrów przybliżymy się do tego Słońca, to jest to tak nieporównywalnie mała odległość, że w ogóle nie zmieni się ten rozmiar. Rozumiecie? Tu chodzi o stosunki długości. Kilka tysięcy kilometrów do 150 milionów kilometrów. Nie ma żadnego znaczenia, rozumiecie? A więc to, że nie widzimy zmieniającego się Słońca, rozmiaru tego Słońca, to wskazuje na to, że Słońce jest daleko. Natomiast te promienie, które tutaj pokazywałem i które według nich dowodzą, że Słońce jest blisko, wcale tego nie dowodzą. I to by było na tyle w tym 14 odcinku Krzywizny Umysłu, część druga, jak oni ściemniają. W następnym będę jeszcze trochę mówił o cieniach, o tych promieniach jeszcze trochę powiem, ponieważ pomęczę troszeczkę filmy, które znajdują się na kanale użytkownika AdamWen6. Co prawda nie są to jego filmy, ale on robił to tłumaczenie. Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tłumaczom, którzy wkładacie tak ogromną ilość pracy w tłumaczenie filmów o płaskiej Ziemi i materiałów o płaskiej Ziemi, ponieważ dzięki temu przyczyniacie się do pokazania światu, do pokazania ogółowi, jak oni ściemniają, ponieważ ja się za to wezmę i dzięki temu mogę to dokładnie omówić. Dlatego bardzo wam dziękuję. Tak, RKD dzięki, AdamWen6 również dzięki i taki jest użytkownik jeszcze AstroAra, który przetłumaczył 200 dowodów Erika Dubaja, taka książka niby jest. Tam niektóre być może z tych dowodów też omówię i zobaczycie, jak oni ściemniają. Dowiecie się tego na moim kanale, tutaj zapraszam serdecznie. Trzymajcie się.